Kto z was zobaczył dzisiaj mnie z podziałem na twarzy, to zobaczył. Po drodze ten podział zniknął, ponieważ Artur wygłosił proklamację. Ja praktycznie to chciałam to samo powiedzieć, co Agnieszka. Znacie list do Galacjan. Najlepszy przekład apostolsko-proroczy. I z tego listu do Galacjan chcę wam powiedzieć, wypędź Ismaela, bo nie będzie dziedziczył ten, który jest według ciała, obietnicy. A Ismael zawsze opresjonuje Izaaka. Amen. Wypędź Ismaela, bo przez to są podziały. Wewnętrzne i w kościele. Nie będę więcej mówić. Chcę wam tylko złożyć świadectwo. Świadectwo tego, że jestem zdrowa. Świadectwo tego, że 2000 lat temu na krzyżu Golgoty zakończyła się sprawa mojego upadku, zmiażdżenia policzka i każdej innej konsekwencji tego, co obserwowaliście przez 30 dni na mojej twarzy. 10 dni temu przestałam myśleć, że wierzę, a zaczęłam wierzyć. Mnie to nie dotyczy, ponieważ nie ma dwukrotnej kary śmierci. Amen. Za grzech. Amen. Jak ktoś już raz zginął, to drugi raz nie jest karany. Mnie to w ogóle nie dotyczy. Więc chciałabym, drogi Kościele, żebyście mnie nie informowali, czy się zmniejsza, czy się zwiększa, czy się, nie wiem, robi fioletowe, czy żółte. Mnie to nie dotyczy. Amen. No właśnie, ale co? Ale co? Mnie to nie dotyczy. Jestem zupełnie zdrowa. Chcę wam tylko też powiedzieć, że do tego kroku tak naprawdę przymusił mnie pewien fakt. Taki ziemski. Poszłam do lekarza, a ten lekarz mi powiedział, że na CITO muszę wykonać operację, bo to jest zagrożenie mojego życia. Napisałam wtedy do Artura SMS-a. Po pewnej walce w moich myślach oczywiście, bo przecież wydawało mi się, że wierzę, że mnie to nie dotyczy, nie idę na operację. Wcześniej mu napisałam, że mam taką diagnozę. On mi powiedział, rób wszystko tak, żeby było dobrze. Nie spożywam z drzewa dobrego i złego. Ja w ogóle wiedziałam, że jeżeli ja, wiedząc to, co wiem, znając tą całą prawdę, mając ją wypisaną w sercu, jeśli bym zrobiła krok odwrotny, to bym zginęła. Co miałabym powiedzieć Kościołowi? Módlcie się, żeby operacja się udała? Przecież bym się wydała pod nóż diabłu. Zginęłabym. Tak jest mój w ogóle teraz punkt zrozumienia całej sytuacji. Nie mamy innego wyjścia, jak tylko trzymać się prawdy. Amen. Amen.